Zapraszam Cię dzisiaj na poradnik wyjątkowy. Wyjątkowy, ponieważ nie jest poradnikiem, jest webinarem. Tematyka: jak dodatkami zmienić stylizację. Dlaczego pokazuję Ci taki długaśny materiał? Wszystko związane jest z kampanią promocyjną Klubu Stylowych Kobiet. W klubie oprócz tego, że wydarza się bardzo dużo ciekawych rzeczy, to wydarzają się też comiesięczne webinary o tematyce ustalonej wspólnie z uczestniczkami klubu. Dzisiaj właśnie chciałabym pokazać Ci, uchylić trochę rąbka tajemnicy, jaką formę mają webinary w Klubie Stylowych Kobiet, no i czego możesz się tam dowiedzieć. Tych webinarów, gdy dołączysz teraz do klubu, tych webinarów jest tam całe mnóstwo, to znaczy nie czekają Cię tylko 3 webinary poprzez 3 miesiące obecności w klubie, ale czeka Cię nadrobienie całego 2021 roku. Więc za momencik obejrzysz webinar i co ciekawe, wcale nie poprowadzony przeze mnie, tylko przez Paulinę Budek, która jest drugą stylistką w zespole Kod Stylu i czasem też udziela się webinarowo w klubie. Także zanim zaczniesz oglądać materiał za momencik, wejdź koniecznie na stronę ksk.kodstylu.pl. Link oczywiście jest w opisie do tego wideo. No i cóż, i zapoznaj się z klubem. Dołączać można jeszcze przez kilka dni. No i będziemy zamykać edycję piątą, czyli styczeń, marzec 2022. Także ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania webinaru i koniecznie zerknij na naszą stronę ksk.kodstylu.pl. Dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz wszystkie uczestniczki Klubu Stylowych Kobiet. Ja nazywam się Paulina Budek i jestem drugą stylistką zespołu Kod Stylu. Dzisiaj spotykamy się na ostatnie już zajęcia, na ostatni webinar, jeżeli chodzi o tę wersję, ten sezon Klubu Stylowych Kobiet. Jest mi niezmiernie miło być tutaj razem z Wami, a chciałabym Wam serdecznie podziękować za to, że tworzymy razem taką społeczność, że możemy tutaj i wymieniać się swoimi doświadczeniami i możecie tutaj znaleźć jakieś porady i myślę, że dla wielu z Was jest to tak naprawdę takie doświadczenie, które gdzieś tam umacnia Wasz styl, umacnia Wasze wybory stylistyczne. Także bardzo się cieszę, że tutaj jestem, bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę poprowadzić bardzo ciekawy temat. Temat dodatków, jeżeli chodzi o to, jak można za pomocą dodatków zmienić stylizację, jak można za pomocą dodatków nadać inny charakter, podrasować swój zestaw, swoją stylówkę, żeby wyglądać lepiej. Na dzisiaj przygotowałam prezentację, no i pod koniec, jeżeli się pojawią jakieś pytania, to oczywiście będę starała się skończyć na tyle wcześniej, żeby była ta przestrzeń na właśnie pytania. I no i co? Tak jak uruchomię prezentację, to nie będę zerkała na czat, także dopiero po będziemy się tutaj kontaktować i będziemy sobie omawiać różne sprawy. Ja w tej chwili już udostępniam ekran i zaczynamy prezentację. No, okej. My już sobie prezentujemy. Temat, tak jak już wspomniałam wcześniej, to jest jak za pomocą dodatków zmienić stylizację. Żeby sobie usystematyzować naszą wiedzę na temat dodatków i tego, jak je dobierać, no to przede wszystkim, jeżeli sięgamy po to, żeby wybrać sobie jakąś torebkę, jakieś buty, bo jeżeli chodzi o dodatki, no to główne role będą grały torebki, główne role będą grały buty. Dodatki to tak samo okulary przeciwsłoneczne, dodatki to wszelkiego rodzaju nakrycia głowy, akcesoria technologiczne, biżuteria oczywiście, różnego typu.
czy apaszki, szale, rękawiczki, to właśnie będziemy traktować jako dodatki. No i wybierając je do naszej szafy, do naszej stylizacji, musimy sobie odpowiedzieć na parę pytań. Przede wszystkim, jaki jest nasz styl, jaki jest nasz typ kolorystyczny, jaka jest nasza sylwetka, jakie są nasze role społeczne oraz jak najczęściej spędzamy czas. To oczywiście jest połączone z, właśnie z tymi rolami społecznymi, jakie pełnimy. Ale no właśnie, dodatki powinny być zgodne z tym wszystkim. Jeżeli mamy jakąś naszą garderobę, jakąś naszą szafę, zgromadzone nasze ubrania w danej palecie kolorystycznej, to ważne jest, żeby to wszystko grało ze sobą i żeby one były właśnie zgodne po pierwsze z naszą paletą kolorystyczną, z naszym typem oraz z tym, co jest w naszych szafach. Ja często dostaję od Was pytania, a jaki kolor torebki sobie kupić? No ja w ciemno nie jestem w stanie powiedzieć, jaki kolor torebki któraś z Was powinna sobie kupić z tego względu, że ja nie znam zawartości Waszej szafy. Oczywiście ja mogę Wam zaproponować jakieś kolory, ale tak naprawdę to nie jest nic odkrywczego, bo ja zaproponuję kolory, które będą zgodne z paletą Waszego typu kolorystycznego, ewentualnie z paletą kolorystyczną Waszego typu siostrzanego. I tutaj chłodne lato oczywiście będzie sięgało po niebieskości, po róże, po szarości, jesienie będą sięgały po czerwienie, rudości, borda, ciemne, ciepłe fiolety. No i tutaj no ciężko jest wskazać bez zawartości szafy, bez Waszych okryć wierzchnich, bez Waszych butów, wskazać właśnie ten kolor, idealny kolor torebki. No zazwyczaj jest tak, że też nie mamy jednej torebki, tylko mamy ich kilka i to w zależności od naszych preferencji, naszych upodobań. Będą to torebki, które albo nam służą do różnych zestawów, różnych kompletów, albo będą to torebki, które nam służą do pełnienia różnych ról społecznych, czyli będziemy miały torebkę do pracy, albo będziemy miały torebkę gdzieś tam na jakieś wyjście, spotkanie i tak dalej. Także zastanawiając się nad tym, jak budować sobie nasze dodatki, jak budować właśnie te wszystkie akcesoria, no to zastanówmy się, czego tak naprawdę potrzebujemy. I tutaj znowu trochę wymagamy od Was Waszej pracy, z tego względu, żeby zastanowić się nad tym, jaki jest nasz styl. Dlatego ja też prosiłam, żebyście zapoznały się z wcześniejszym webinarem, który prowadziła Ola, żeby też wiedzieć ewentualnie w jakiej sferze dodatków my możemy się poruszać, jeżeli chodzi o kapelusze, to no, ja nie będę tutaj powtarzać tych wszystkich treści, one są na webinarze u Oli i no i właśnie tutaj, żeby one pasowały nam stylem, że kolorem. Jeżeli sylwetka jest masywna, to żeby te dodatki nie były malutkie, znikające gdzieś tam na tle sylwetki i odwrotnie. Jeżeli sylwetka jest niska i drobna, to żeby ta torebka nie była zbyt masywna, żeby te buty nie były zbyt masywne. Jeżeli jesteśmy osobą niską, to też zwracajmy uwagę, żeby jednak te buty były bardziej neutralne, żeby nie grały pierwszej roli. I odwrotnie, jeżeli jesteśmy sylwetką Y, sylwetką T, to niech te buty właśnie wychodzą na pierwszy plan i grają pierwsze skrzypce. Także tutaj no po prostu musimy sobie odpowiedzieć na te pytania. Najlepiej sobie spisać to wszystko na kartce i zobaczyć, czego tak naprawdę potrzebujemy, jakie są nasze wymagania z uwzględnieniem tych wszystkich rzeczy i dopiero wówczas będziemy miały dodatek idealny. Dodatek idealny, tak. No pewnie to nie będzie jedna rzecz, bo jeżeli mamy zestawy, powiedzmy, że jesteśmy typem ciemnym jesiennym, to jeżeli mamy takie zestawy, w których chodzimy czerń plus czerń, no to wiadomo, że tutaj będziemy też miały czarne dodatki i czarne torebki, czarne buty. I teraz tak, no oprócz koloru czarnego mam nadzieję, że w Waszych szafach pojawiają się też inne ciepłe, ciemne kolory, borda, fiolety, złoto, tak samo takie ciemne, zielenie przecież bardzo ciemne. No to do tego ciężko jest też dostawiać czarne dodatki. I tutaj fajnie, jeżeli będzie taka alternatywa, czyli tak jakby zdublowanie pewnych rzeczy po to, żeby one
były takim łącznikiem kolorystycznym dla danych zestawu. I tutaj no, u nas zimą, jesienią najczęściej się spotyka czarne buty. A czarne buty tak naprawdę moim zdaniem bardzo obciążają. Jeżeli outfit nie jest czarny, to bardzo obciążają. I jeżeli też są takie mocne kontrastowe rzeczy, ta czerń z tym fioletem, to ja nie jestem osobiście zwolennikiem i na niewielu osobach uważam, że wygląda to naprawdę dobrze, bo te tylko takie ciemne typy mogą z dużą dawką też kontrastu sobie właśnie tak przysposobić takie połączenia. Więc tutaj jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby jeszcze pójść w dodatkowy kolor, właśnie który będzie łącznikiem tej kolorowej naszej szafy. No i czy tutaj będzie granat, jeżeli mówimy o ciemnej jesieni czy bordzie, no to faktycznie to są takie jakby najbardziej uniwersalne i najlepiej też dostępne, jeżeli chodzi o asortyment w sklepach, dodatki. Fajnie, jeżeli to wszystko jest gdzieś też tak dobrane z umiarem, bo jeżeli przesadzimy, będziemy zbyt wystrojone, w sensie nie, że wystrojone, że elegancko ubrane, tylko że takie przebrane, że będziemy miały za dużo, bo i będziemy miały strojną torebkę i jakieś strojne buty i do tego multum biżuterii i jeszcze kapelusz i jeszcze apaszkę, no to taki miszmasz też jest niepolecany z tego względu, że łatwo popełnić błędy stylistyczne i łatwo się też zapętlić i czasem po prostu zwróćcie uwagę, że mniej czasem po prostu znaczy, że mniej po prostu czasem znaczy więcej. Także jeżeli o to chodzi, no to właśnie tak i sobie teraz przejdziemy do jakby takiej pierwszej zasady dobierania dodatków do stylizacji i tak naprawdę to jest moja ulubiona zasada, jest to odbijanie koloru stylizacji w dodatkach i tak jak tutaj mamy, to mamy połączenie tej zieleni właśnie z beżem, nawet z brązem. Tutaj bardzo ładnie widać, że ta gumka do włosów jest jakby takim też łącznikiem pomiędzy i butami, bo jest tutaj ta ciemna czekolada i beżem, bo jest beż z trenchu i jest ta zieleń, która jest z golfu i z torebki. No i torebka została fajnie dobrana pod właśnie bluzkę, a buty jako taki ciemniejszy element, ale tonacyjnie wpisujący się w stylizację. Druga stylizacja również, odbicie koloru. I to jest wyjście tutaj od spódnicy tak naprawdę. Może na tym zdjęciu nie widać tak dobrze, ale te ciemne punkty to jest właśnie zieleń. Zieleń, która została przerzucona do torebki. Róż, który też jest na spódnicy i została zestawiona właśnie bluzka w kolorze różowym. I czerwień, taka dosyć ciemna czerwień zgaszona jako but. I ta spódnica jest jakby łącznikiem tych wszystkich elementów, w tym dodatku i dodatki. Oczywiście można by było tutaj pokusić się o tylko czerwoną torebkę albo różową, jak najbardziej, ale ta zielona, że ona jest taka dosyć charakterystyczna, no oczywiście też w trendach, bo o tym nie możemy zapominać, ona nada takiej świeżości stylizacji i czegoś takiego, że po prostu będzie zwracała oko. Trzecia stylizacja, która jest również odbiciem różu z sukienki do butów oraz tego niebieskiego, kobaltowego koloru z sukienki. No wiadomo, że to będzie dla typu chłodnego, dlatego fajnie, że te okucia, te torebki też są w kolorze srebrnym, bo to też jest taka sprawa, która często gdzieś tam, do której często macie wątpliwości, czy możecie łączyć, jeżeli coś jest z okuciami srebrnymi, a coś jest kuciami złotymi, a ty jesteś latem i nie wiesz, jak to ze sobą dograć. Więc łączenie w takich elementów, akcesoriów no jest jak najbardziej okej. Nie ma się co tutaj wpadać w nerwówkę i wszystko pod jeden kolor. Nie trzeba. Rzadko jest tak, żebyśmy mogły dobrać sobie kolorystycznie te okucia, bo nawet tutaj sprzączka w tych butach, ona też jest, jakieś ma zabarwienie, czy to złote, czy to srebrne. Wiadomo, że jeżeli chodzi o stricte biżuterię, no to tutaj sytuacja się ma inaczej,
Ale mieszanie też jest oczywiście jak najbardziej dopuszczalne i nie ma z tym problemu. Przepiękne stylizacje, wyjątkowe i tutaj też właśnie polegające na wyciągnięciu danego koloru ze stylizacji jako dobór do dodatków. Piękna bordowa torebka, etola niebieska, oksfordki na koturnie brązowe. No bardzo to wszystko zlepia, jest spójne. Także jak najbardziej bardzo fajna stylizacja, bardzo mi się podoba. W ogóle uwielbiam stylizację Atlantic Pacific. Uważam, że to jest no, osoba taka godna śledzenia, godna obserwacji i inspiracji jej stylówkami. Na następnym zdjęciu również ten rudy został tak wyciągnięty, taki orzech w sumie, został wyciągnięty z tej sukienki, dodany jako dodatek w postaci torebki oraz w postaci butów. Bardzo to ze sobą harmonizuje, bardzo ze sobą to fajnie gra. Płaszcz jest granatowy, ciemny, bardzo udana stylizacja. Jeżeli chodzi o dodatki do sweterka, to również bardzo ciekawie został wyciągnięty jeden z kolorów. Sandałki są zupełnie takie neutralne, więc one tutaj nie będą wpływały nam na stylizację. Ale są jeszcze okulary, które są dosyć duże, zwracające uwagę i one również są w tonacji pomarańczu, czyli jakby tego koloru wyciągniętego ze stylizacji. Kolejna stylizacja, te same buty, być może nawet te same rajstopy, natomiast już tutaj torebka została wymieniona na niebieską, etola również niebieska i ciekawe okulary, które są kontrastowe, podobnie jak kontrast znajdujący się na sweterku. Także też tutaj można zwracać uwagę na to, że jeżeli mamy coś kontrastowego, to dodatki również fajnie, jeżeli będą dosyć wyraziste, kontrastowe. Następna stylizacja jest to taka jesienna propozycja, gdzie również dodatki zostały dobrane idealnie kolorystycznie do kurtki tak naprawdę, bo z kurtki został wyciągnięty ten pomarańcz, brąz na torebkę oraz na buty. I teraz ja zaproponowałam dodatkowo jeszcze inne stylizacje, które również są jakby z wyciągnięciem tych kolorów, ale już będą nadawały trochę innego charakteru i wpisywały się trochę w inny styl. Po lewej, czyli stylizacja z Chunky Loafers, i ta niebieska torebka, no to będzie taka stylizacja taka do biegania, do pracy, która pozwoli nam gdzieś na szybkie przemieszczanie się. Do torebki za dużo nie napakujemy, ale pozwoli nam gdzieś tam wyskoczyć na zakupy. Natomiast ta druga propozycja jest bardziej elegancka, być może bardziej taka na wyjście ze znajomymi do klubu, na jakąś rodzinną imprezkę. Także tutaj już ten but na obcasie zupełnie nam zmieni charakter stylizacji oraz ta mniejsza torebka, która będzie też przepasana przez ramię, no to tak samo nawiąże nam do takiego casualu. Te buty nawet takie w stylu retro. Także też tutaj takie dodatkowe smaczki i ta stylizacja wyglądałaby niby tak samo, a jednak zupełnie inaczej i zupełnie inaczej by modelowała też sylwetkę. Bo no właśnie, bo proporcje stylizacji należy dobierać do sylwetki, ale nie tylko proporcje, bo tak naprawdę kolory również. Jeżeli będziemy miały wyraziste, ostre kolory butów, no to wiadomo, że będą one bardziej zwracały uwagę. Tak samo jeżeli chodzi o torebkę, jeżeli będzie taka wyrazista, to będziemy przykuwać sobie uwagę do miejsca, w którym ją nosimy. Ale analizując tutaj te zdjęcia, które dla Was przygotowałam, no to pierwsza torebka jest bardzo duża, jest kolorowa, bardzo duża, bardzo zwracająca uwagę i no, nie pasuje sylwetkowo dla drobnej kobiety, dla drobnej szczupłej, ponieważ ją po prostu przytłacza. No, tak samo sytuacja druga, tak samo sytuacja trzecia. I sytuacja trzecia jest o tyle jeszcze kontrowersyjna, że jest but na cienkiej szpilce. Jeżeli zakładamy cienkie szpilki, to starajmy się nie
brać dużych toreb do ręki, nie brać dużych listonoszek, bo po prostu będziemy wyglądały na osoby, które za chwilę im się ten obcas złamie, na takie niestabilne, na chybocące się, gdyż po prostu ciężar optyczny, w ogóle ciężar tej torebki, będzie nas jakby dociskał do dołu, powodując jakby nacisk na te obcasy, i bardzo często wygląda to bardzo karykaturalnie. Widuje się tak dużo kobiet, zwłaszcza pracujących gdzieś tam w korporacjach, że one no, muszą przemierzyć trochę ze sobą, więc zabierają te duże torby, a gdzieś tam też te szpilki u nich funkcjonują, więc jeżeli szpilki, to starajmy się te torby jednak mniejsze, kuferkowate. No tutaj mamy przykłady właśnie dobrych proporcji, dobrze dobranej torebki, dobrze dobranych butów do tej torebki. I właśnie tutaj pierwsza stylizacja, no to szanelka taka średniej wielkości oraz buty, które są na obcasie, ale na stabilnym obcasie. Ale wygląda to bardzo lekko, bardzo zgrabnie, jest to, komponuje się ze sobą w sposób harmonijny. Na drugim zdjęciu kobieta trzyma dosyć dużą torebkę, natomiast zwróćmy uwagę, że ona jest na płaskim obcasie. Po pierwsze, jest na płaskim obcasie, czyli jest jej wygodnie, a po drugie, nie ma tego efektu, że boimy się, że zaraz się przewróci. Trzecia stylizacja w ogóle przepiękna. Dla mnie połączenie beżu z błękitem jest piękne i ostatnio choruję na nie, ale tutaj również but jest na stabilnym obcasie i torebka jest średniej wielkości. No, uwagę tutaj przykuwa nam głównie szal, który jest obszerny, zwraca uwagę do góry właśnie sylwetki, także jest bardzo dobry i spokojnie drobniejsze osoby mogłyby się pokusić o taką stylizację. Następnie mamy tutaj, żeby wybierać dodatki adekwatnie do okazji. I teraz tak, mamy tutaj tak naprawdę dwie takie same stylizacje. Czyli są to jedwabne sukienki i na to marynarko płaszcze. I teraz tak, jeżeli chodzi o buty, są one sportowe. Jeżeli biorąc pod uwagę samą stylizację, jest jak najbardziej ok. Ale ja chciałam tutaj zwrócić Waszą uwagę na to, że wybierając eleganckie ubrania, lepiej jest mieć przygotowane eleganckie akcesoria. Z tego względu, że tak można iść, owszem, na spotkanie z przyjaciółmi, gdzieś do restauracji, nawet na randkę z mężem. Ale jeżeli będzie to sytuacja wymagająca większej formalności, wymagająca tego, aby po prostu wyglądać elegancko, no to taka stylizacja by totalnie nie przeszła. I musimy wziąć pod uwagę to, że do takiej sukienki pięknie pasują buty na obcasie. Buty na obcasie oraz torebka kopertowa. Żeby zachować ten poziom formalności. I tak, najlepiej jest mieć w swojej szafie dodatki, akcesoria podzielone jakby na dwie kategorie, które pozwolą nam też manewrować pomiędzy dwoma sferami. Sferą taką elegancką i sferą taką bardziej codzienną. I tutaj zdecydowanie do tej sfery codziennej będziemy zaliczać sneakersy, będziemy zaliczać szoperki, będziemy zaliczać listonoszki, będziemy zaliczać jakieś sandały, klapki, na płaskim obcasie, przepraszam, botki na płaskiej obcasie, jakieś takie rzeczy o bardziej sportowym charakterze, też casualowe oczywiście, i biżuteria. Nie każda biżuteria nadaje się na co dzień, nie każda codzienna biżuteria nadaje się na większe wyjście. Na przykład zegarek, taki smartwatch, no to on nie będzie adekwatny do tego, żeby wbić na jakąś imprezę czy jakiś bal, prawda, charytatywny, czy cokolwiek innego. Dlatego
warto jest mieć wprowadzony taki podział. Podział na, jeszcze raz powtórzę, akcesoria codzienne i akcesoria właśnie takie eleganckie. Ale to jest tak samo, jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie, przynajmniej ja stosuję taki podział, że mam na wyjście formalne inny płaszcz, a do śmigania po mieście mam inny płaszcz. No i oczywiście to się sprawdza z wielu powodów. Tego powodu, że ten na co dzień jest po prostu, no, używany, jest brudzi się częściej, szybciej się niszczy, a ten właśnie elegancki do wyjść takich większych, gdzie zakładam go do sukienek, czy do wysokich kozaków, no to oczywiście on ma swoje miejsce w szafie i nie zakładany jest rzadziej, dzięki czemu jego trwałość będzie dłuższa. No i też nie zastanawiam się, czy ja mam co na siebie włożyć, jeżeli ja wychodzę. Oczywiście ja nie namawiam do tego, że każda z nas musi mieć coś takiego, z tego względu, że życie każdej z nas wygląda zupełnie inaczej i spokojnie mogą dla innych wystarczyć takie ubrania, które są po prostu wielozadaniowe i nie ma w tym nic zupełnie złego. Dlatego, tak jak powiedziałam na samym początku, dodatki dobieramy indywidualnie do każdej z nas, indywidualnie do każdych z tych cech, o których wspomniałam. Właśnie, dodatki to sprawa indywidualna. Jeszcze raz, dodatki to sprawa indywidualna. Nic i koniec tak naprawdę. Można by było na tym zamknąć, no ale nikt nie wiedziałby dalej, co do niego pasuje. Dlatego skupmy się jeszcze raz na tym, co jest dodatkiem i w jaki sposób go wybierać. Jeżeli chodzi o obuwie, to obuwie może być neutralne, może i wówczas pasować do wielu stylizacji, czy do sukienek, czy do wyjść właśnie takich bardziej eleganckich, czy do biura i jednocześnie do gdzieś tam z przyjaciółmi na wyjścia rodzinne, tak? Ale buty mogą być też takim wyróżnikiem. I tutaj jeżeli chodzi o buty same w sobie wyróżniające się, no to najlepiej będzie się to sprawdzało u sylwetek YTI. Bo będziemy kierować i starać się zwracać uwagę do sylwetki. Jeżeli chodzi o sylwetkę A, sylwetkę E, to będziemy się starać tutaj zachować jak najbardziej neutralne te buty, z takiej kolorystycznie, żeby one nie miały specjalnie ozdób, bo zadanie dla tej sylwetki jest kierować właśnie uwagę odbiorcy do góry sylwetki. I teraz, jeżeli chodzi o torebki, no to dokładnie tak samo. Jest to funkcjonalny element stylizacji. Co to znaczy, że to jest funkcjonalny element stylizacji? To znaczy, że jednej z nas potrzebna jest torebka, w której zmieści swoje przyrządy do makijażu, całe, bo na przykład gdzieś tam w środku dnia ma jakieś spotkanie, do których potrzebuje wykonać jakiś makijaż. To może być torebka młodej mamy, która wychodzi na plac zabaw ze swoim dzieckiem i musi wziąć ubrania na zmianę, pieluchy, picie, wodę, jedzenie, matka Polka wielbłądzica. A może być dziewczyna, która wychodzi tak jak jest, nie bierze ze sobą portfela nawet, bo płaci sobie telefonem, więc w jej torebeczce mogą się znaleźć tylko klucze i telefon na dobrą sprawę. Także pamiętajmy o tym, do czego też nam służy ta torebka, żebyśmy dobierały ją indywidualnie, ale do naszych potrzeb, bo kupimy piękną torebkę, która wydaje nam się, że jest wspaniała, a będzie leżała gdzieś tam na dnie szafy, totalnie nieużywana. I ja nie mówię, bo każda z nas powinna mieć jakąś torebkę gdzieś tam na większe wyjście. Chociaż taką torebkę też można pożyczyć. Niekoniecznie musimy ją mieć stałe u siebie. Także jeżeli chodzi o torebkę właśnie, to tak, dlaczego tutaj napisałam, że wyróżnik dla sylwetek A, O, Y oraz T? No ponieważ w zależności od miejsca ich noszenia będą one zwracać uwagę, no i oczywiście sylwetka A będzie polecana tutaj bagietka pod pachę, dla sylwetki O będą to torebki, no myślę, że takiej średniej wielkości,
gdzieś tam usytuowane w okolicach kolana, a sylwetka Y oraz T, no to takie sylwetki gdzieś tam będą na świecie, może w dłoni, kierując właśnie wzrok na dół. Biżuteria, no to zasady doboru biżuterii, to tutaj będziemy rozpatrywać przede wszystkim nasz kształt twarzy, będziemy rozpatrywać długość szyi, nasz wzrost i to będą takie rzeczy, no, które będziemy brać pod uwagę, wybierając biżuterię. Oczywiście też typ kolorystyczny, czy to będzie złoto, czy to będzie srebro, czy to będzie różowe złoto, czy to będzie stare złoto, czy to będzie stare srebro, to jest też uwarunkowane tym, jak my prezentujemy się właśnie w tych kolorach. Okulary przeciwsłoneczne, no, to jest taki dodatek, który jest no, oczywiście dobierany do kształtu twarzy, do naszej sylwetki typu kolorystycznego, ale coraz częściej jest to taki najbardziej topowy, trendowy dodatek, który gdzieś tam może wynieść zwłaszcza nasze letnie stylizacje na wyższy poziom. Nakrycia głowy, no tutaj mamy naprawdę wachlarz możliwości, zaczynając od czapek zwykłych, kapeluszy, beretów, od opasek. Każdy styl ma swoje charakterystyczne nakrycia głowy i warto też po to sięgać, żeby podkreślić swój styl, żeby podkreślić swoją osobowość. No ale nie tylko, no przecież jest sezon jesienno-zimowy, no to ważne, żeby gdzieś to nakrycie głowy funkcjonowało w naszych szafach, ze względu na to, że, no, że przez głowę ucieka ciepło. I oczywiście akcesoria technologiczno-atmosferyczne. Technologiczne oczywiście tutaj mam na myśli case'y na telefon, case'y na laptopy, gdzieś tam etui na laptopy, etui na słuchawki. No w dobie dzisiejszych czasów naprawdę się to namnożyło tego. I tutaj też pod takie akcesoria można też wziąć paski do zegarków, smartwatchy, jak najbardziej, bo to nie jest biżuteria, to jest raczej akcesorium technologiczne. No i oczywiście akcesoria atmosferyczne, parasole, peleryny przeciwdeszczowe, kalosze. Można też to traktować właśnie w kategoriach dodatków i akcesoriów, jak to nazwałam, atmosferycznych. Tutaj mamy zdjęcia właśnie takie przykładowe zupełnie, jak na pierwszym zdjęciu wspaniale podkreślona stylizacja z właśnie tymi okularami, o których mówiłam, że potrafią one wynieść stylizację na wyższy poziom. I, no i taka jest prawda. Wystarczy założyć te okulary, mieć na sobie zwykły biały t-shirt, jeansy i już się wygląda inaczej. Także ja bardzo stawiam na te okulary w stylizacjach, zwłaszcza letnich. No i tutaj tak samo torebeczka piękna i case kontrastujący właśnie ze stylizacją. Na drugim zdjęciu chciałabym właśnie zwrócić uwagę waszą na biżuterię, ponieważ sama stylizacja jest prosta w sobie, ale z tą biżuterią nabiera już takiego charakteru. Nabiera właśnie z takiego trendowego szmytu. Przygotowałam kilka zdjęć najprostszych stylizacji. Stylizacji biała koszula plus dżinsy. I teraz na podstawie tego chciałam wam właśnie zwrócić uwagę, jak wystarczy pozamieniać dodatki. Oczywiście tutaj też są pewne niuanse, bo będą niuanse przede wszystkim krojowe, ale skoro już miałyście możliwość obejrzenia wszystkich webinarów, miałyście możliwość skorzystania z usługi indywidualnej, miałyście możliwość odbycia z nami czatu, więc myślę, że gdzieś tam te swoje kroje już macie opanowane do perfekcji, mam nadzieję, i wiecie, jak wasza sylwetka będzie wyglądała w danym kroju. Dlatego tutaj będę abstrahować totalnie od tego, czy koszule są oversize, czy taliowane, czy jeansy są gdzieś tam przed kostkę, do kostki, obcisłe. Raczej się starałam, żeby wszystkie były rurki, ale moje zadanie jest takie, żeby zwrócić waszą uwagę na dodatki i to właśnie omówić. Jeszcze sobie tylko zerknę
muszą troszkę przyspieszyć. Pierwsza stylizacja. Torebka czerwona, przewieszona przez ramię. Klapki. Stylizacja bardzo casualowa. Pierścionki. Okulary przeciwsłoneczne. Czerwona szminka, która koresponduje z torebką. Oraz kolczyki, włosy. Fryzura to też jest dodatek, który możecie brać spokojnie pod uwagę, gdyż wpływa bardzo na odbiór całej stylizacji, tak? Druga stylizacja, bardziej na luzie, bardziej do chodzenia, bardziej do przelatania, torebka, szoperka taka większa, mieszcząca A4, do tego balerinki. Już wygląda to zupełnie inaczej i nadaje się też do pełnienia innej roli społecznej. Kolejna stylizacja, w sumie podobna torebka, buty na lekkim obcasie, czyli już nie tak do przemierzenia tysiąców kilometrów, ale wciąż do załatwienia jakichś tam spraw gdzieś na mieście. Delikatna biżuteria. Kolejne, sportowe buty, konwersy oraz torebka przewieszona przez listonoszka, zegarek. Okulary przeciwsłoneczne. No i z jednej strony tutaj jest taki bardziej sportowy przez te buty styl, no a z drugiej strony właśnie ta torebka na łańcuszku, która jest no już tak bardziej taki elegancki. Gdyby ona miała tutaj obcasy, to spokojnie mogłaby iść tak, o, gdyby jeszcze zapięła koszulę do pracy. O, nawet nam szybko poszło z tymi koszulami i jeansami, więc tutaj łatwo można zauważyć, że poprzez zmianę torebki, poprzez zmianę butów, bo tak naprawdę na tym jakby skupia się największa część uwagi odbiorców, no to wystarczy drobna zmiana, żeby dopasować to pod siebie, dopasować pod swoje potrzeby. I teraz tak, dalej ciągniemy temat białej koszuli i jeansów, dalej będzie kilka kolarzy. I tak, no na sportowo, ze sportową torbą, z Adidasami i z Ramoneską, bo też musimy wiedzieć, że w całej stylizacji charakter zmieni nam zawsze okrycie wierzchnie. I to nie jest traktowane w kategoriach dodatków, tylko w kategoriach bazy naszej szafy, ale to ma znaczące znaczenie, to ma bardzo duże znaczenie, jak my będziemy się stylizować do okrycia wierzchniego. Dalej, kurtka puchowa, ale mamy dalej sneakersy i torebkę listonoszka. Czyli tak, tutaj lecimy sobie spokojnie na siłownię, jeszcze jak jest w miarę ciepło, no a tutaj już jak się takie pierwsze chłody pojawiają, to możemy sobie też tak zanaktować. Oczywiście, jeżeli ktoś nie nosi Adidasów, no to jak już jest zimno, to trapery czy jakieś inne buty, botki raczej w stylu sportowym, takie traperowate. I teraz tak, mamy połączenie z poncho, które było opracowane we wczorajszej encyklopedii kroju i również pokażę Wam na tym przykładzie jeansy, koszula, poncho, jak można zmienić stylizację za pomocą torebki i butów, bo nie brałam tutaj biżuterii pod uwagę, nie brałam innych dodatków. Pierwsza stylizacja bardzo miejska, codzienna. Druga stylizacja jeszcze bardziej miejska, jeszcze bardziej codzienna, ze względu na to, że już jest tutaj odniesienie do sportowego stylu ewidentne. Tutaj casual, te kowbojki, prawda, to jeszcze taki styl gdzieś tam kowbojski. Może nawet tutaj też jest nawiązanie całości tego outfitu do stylu takiego francuskiego. No tutaj już ewidentnie przechodzimy w sportową elegancję poprzez tę szoperkę. Dalej tutaj możemy już udać się tak na jakieś spotkanie, ponieważ mamy zakryte czółenka na stabilnym obcasie. Mamy do tego elegancką dosyć torebkę, która jest na pół łańcuszku skórzanym, w pół skórzanej rączce, no i do tego można sobie dorzucić kolczyki. Czyli tutaj dodana jest biżuteria jako taki element podkreślenia tej elegancji. Tutaj druga propozycja,
również taka bardziej elegancka, bardziej formalna. I co zmieniamy? No, dopasowywujemy tutaj się jakby pod kolor. Tutaj już taka jest stylizacja dla zgaszonego lata, całkiem spokojnie, by coś takiego przeszło. I torebka również jest mała, but na wyższym obcasie, mniej stabilnym, także tutaj mamy taką wersję dla też z możliwością gdzieś przejścia, ewentualnie prowadzenia samochodu, a tutaj już tak bardziej taksówka. Propozycja taka modowa bardzo, z loafersami na grubej podeszwie, z torebką, z łańcuchem, no i gdzieś tam też te kolczyki jako nawiązanie do tej rączki, do tego uchwytu od torebki. No. Także tutaj tak, już sekundkę, bo coś mi tutaj piszą, okej, że jeszcze zostało nam tylko 15 minut. Streszczam się. W takim wypadku dalej. Szoperka i botki. To już jest taka opcja jesienna. Gdzieś też na wyjście do znajomych. Może też codzienna, bo są osoby, które jak najbardziej chodzą w takim obuwiu na co dzień. Wersja taka fancy z turkusowymi dodatkami. Gdzieś też te loafersy się pojawiają. No i to jest jakby odejście od tej koszuli, czyli tak naprawdę jeszcze przelecę Wam tak od początku z tym poncho. Tak naprawdę bazowe rzeczy, które można dopasować do siebie, plus dodatki dopasowane do naszego stylu, do naszej roli społecznej, do naszego typu kolorystycznego, do naszej sylwetki, no to zupełnie będą wprowadzać urozmaicenie do danej stylizacji. Przechodzimy do czegoś bardziej skomplikowanego niż białe dżinsy i biała koszula i dżinsy, a mianowicie sukienka wzorzysta. Dużo się na niej dzieje, wzór jest bardzo ciekawy, ale dzięki temu, że wzór jest ciekawy i ma dużo kolorów, można pozwolić sobie na wiele opcji, na wiele stylizacji. I tutaj pierwsza stylizacja, bordowa torebka plus cowboy, i druga stylizacja, taka torebka bardziej szoperka i do tego właśnie loafersy, chunky loafers. I tak, wszystkie dodatki właśnie są wyciągnięciem jakby tych kolorów z tej sukienki, to po pierwsze. Po drugie, wielkość torebki jest dobrana do tego obuwia, to też jest ważne, żeby nie przesadzać w jedną i w drugą stronę, żeby zachować te proporcje. Dalej, czułęka też bardzo fajnie zgrają. No i do tego jakaś bordowa torebka, również średniego wzrostu. Kozaki też super zgrają właśnie z taką listonoszką, ale nie tylko, bo i ta bordowa do tych kozaków też by była jak najbardziej w porządku. Mamy teraz buty na obcasie, czułęka na obcasie wysoki. Jeszcze dodatkowo w krokodyli wzór, do tego właśnie mała torebeczka obok, czułęka na takim stabilniejszym obcasie i torebka gdzieś taka właśnie listonoszkowata, piękna stylizacja właśnie do tej sukienki. I teraz tak, możemy iść w stronę stylu francuskiego, beretem, który nie jest charakterystyczny, ale gdzieś tam tak się utarło. No trudno, w każdym bądź razie nadaje takiego charakterystycznego właśnie stylu gdzieś ten beret. I tutaj torebka, listonoszka oraz buty na botki na wyższym obcasie. A z drugiej strony kapelusz, torebka do ręki i również kowbojki, ale troszkę na niższym obcasie, jakby takie bardziej wygodne. Bardzo dziewczęce, z balerinami, z torebką również w krokodyli wzór, gdzieś tam, którą możemy narzucić na ramię albo przełożyć przez siebie, baleriny i szoperka. To też będzie bardzo fajne do pracy rozwiązanie, do latania po mieście, załatwiania różnych spraw. Odejście w niebieskości, czyli z mokasynami i z taką niebieską, granatową, niewielką torebką, oraz botki elastyczne, bardzo fajnie sprawdzające się na sezon jesienny. No i torebka, która gdzieś też jest odbiciem właśnie
tego koloru, tej zieleni na sukience. Także trzeba dobrze obserwować swoje ubrania, mieć trochę wiedzy na temat tego, jak łączyć kolory, i naprawdę można zbudować bardzo ciekawe stylizacje. Jeszcze mam dla Was tutaj też bardzo popularne, ale też chciałam zwrócić uwagę na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dodatki przy bluzce, w stripes, w paski i trench. Jeansami ze spodniami różnymi. Spodnie akurat nie będziemy brały pod uwagę, ale tworzą mniej więcej spójne, podobne do siebie stylizacje. Pierwsza stylizacja, beret, czerwone buty, wiklinowy koszyk. Takie nawiązanie do stylu właśnie francuskiego. Głównie przez ten koszyk, no ten beret, no to już dyskutowałyśmy na ten temat. Druga stylizacja, taka bardziej sportowa, ale gdzieś, nie wiem, etui na laptopa jest jeszcze dodatkowo w ręce. Te okulary już trochę w innym stylu, te włosy trochę w innym stylu i ta stylizacja już zupełnie wygląda inaczej. Oczywiście abstrahując od innych strojów. Dalej, brązowa torebka, białe sneakersy, czarne okulary, zegarek na ręce. Na czwartym zdjęciu apaszka. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Oczywiście nie każdy musi nosić, nie każdy lubi, nie każdy chce, ale to bardzo są fajne urozmaicenia, jeżeli chodzi o stylizację apaszki, opaski. Co jest jeszcze takie ciekawe? No, myślę, że dużo jest rzeczy, ale takie bardzo zwracające uwagę. Oczywiście tutaj jest jeszcze bogata biżuteria na ręce, pasek. No i gdzieś tam też torebka, buty brązowe. No dużo się tutaj dzieje, to tego nie można odmówić pani. Oraz zwykła taka prosta stylizacja tylko z białymi tenisówkami, prosta stylizacja z brązowymi mokasynami oraz czarne muszkieterki oraz czarna torebka, gdzieś tam łańcuszkowo właśnie skórzany pasek i trzymana w ręce, czyli tak naprawdę pierwsza stylizacja jak najbardziej na spacer, na zakupy, druga stylizacja do pracy spokojnie, czwarta stylizacja też jak spokojnie do pracy. Tutaj ta środkowa stylizacja do pracy, a reszta to już takie bardziej luźne, klasyczne. Także dodatkami też zmieniamy charakter nawiązujący do tego, gdzie my się udajemy, co my robimy, co my mamy w planach. I tutaj właśnie udało mi się znaleźć na Pinterestie też przykłady tego, jak pewna dziewczyna po prostu zmienia swoje ubrania, zmienia swoje stylizacje w zależności od tego, co będzie robić. No i pierwsza stylizacja do pracy, czyli tutaj ma płaskie obuwie, dosyć dużą torebkę mieszczącą A4 i zasłonięta jest od góry, zarzucone ma katanę jeansową. Jak najbardziej ok. A na imprezę ściąga kurtkę, wymienia torebkę na kopertówkę, wymienia buty na wysoki obcas i idzie. Druga stylizacja do pracy. Sukieneczka, marynareczka, płaskie buty, torebka mieszcząca A4, fryzura, spięte włosy, gdzieś tak podpięte, tak? Też jest tutaj takim wyznacznikiem i bez biżuterii w uszach, natomiast ma delikatny naszyjnik. A na imprezę obcas, rozpuszczone włosy, bez marynarki, mniejsza torebka i kolczyki. Także tutaj oczywiście to nie są zdjęcia jakby aktualne i to nie jest jakoś super inspirujące, ale chodzi o samą zasadę, że jeżeli będziemy transformować swój wygląd na przestrzeni jednego dnia i będziemy zmieniać te dodatki właśnie w ciągu jednego dnia, to fajnie jest, jeżeli tak, do pracy albo gdzieś tam na bardziej formalne spotkania będziemy zarzucać sobie jakieś okrycie wierzchnie. Idealnie się nam tu sprawdzi. No, katana jeansowa, czy to jest wybór do pracy w zależności od tego, gdzie pracujecie. Ale marynarka, ale trench, ale kardigan, to jak najbardziej w porządku. A potem ściągacie i zmieniacie torebki z większej na mniejszą.
Płaskie obuwie na obcasie. Wymieniać biżuterię na z delikatnej, może na jakąś bardziej wyzywającą, może na jakąś bardziej sexy. Wszystko zależy od Was, bo dodatki to indywidualna sprawa. Ale tutaj właśnie mówiąc o tym, jak możemy transformować swój wygląd w przeciągu dnia, okej, ale gdzie jeszcze te dodatki będą odgrywały taką ważną rolę, no to na pewno każda z nas pomyśli o tym, czyli o tym, co ja, czyli o wakacjach. I teraz tak, ja na wakacje staram się planować swoją walizkę i przygotowuję sobie minimalną ilość rzeczy, a może maksymalną ilość zestawów. Zresztą podobnie mam z szafą, natomiast wakacje, no to jest taki dosyć specyficzny czas i to pakowanie walizki. I tutaj też bardzo dużą rolę będą odgrywały właśnie dodatki. Jeżeli chcemy wziąć mało ubrań, to zawsze te dodatki będą nam odmieniały stylizację. I czy buty, i czy torebki, czy nakrycia głowy, czy okulary przeciwsłoneczne. To zawsze jest coś, co będzie zwracało uwagę, będzie podrasowywało nasz wygląd. Jeżeli chodzi o prezentację, to ja dziękuję serdecznie za uwagę. Już tutaj do Was wracam. Już tutaj do Was wracam. Jestem. Jestem. No i jak? Pojawiły się jakieś pytania może? Zerkam tutaj na czat. Czy coś się rozświetliło? Coś się nam tutaj ułożyło, usystematyzowało? Tak, to jest mój ulubiony tak naprawdę sposób budowania stylizacji. Czyli wychodzę od jakby tej najbardziej kolorowej rzeczy i gdzieś sobie dokomponowuję pozostałe elementy. I teraz tak, też jest fajne to, że w zależności od tego, jeżeli jesteśmy na początku budowania swojej szafy, budowania szafy ubraniowej, budowania szafy dodatków, to ważne jest, żebyśmy sobie odpowiedziały na pytanie, od czego my chcemy wyjść. Czy my chcemy wyjść od butów i torebek i w oparciu o właśnie te akcesoria budować swoją szafę, czy wręcz odwrotnie. Czy wychodzimy od ubrań i do ubrań dobieramy dodatki. Bo są dwie szkoły i każdy robi tak, jak jest mu lepiej, jak jest mu łatwiej, jak woli, bo są osoby, które mają gdzieś tam w swoich kolekcjach, w swoich szafach bardzo ciekawe, oryginalne torebki, oryginalne buty, i które są warte dużo pieniędzy i na podstawie tego budują swoją właśnie garderobę. I wówczas te ubrania są dostosowywane do już istniejących, już do posiadających dodatków. No, markowe torebki, markowe buty, skórzane, no to wiemy, że to nie jest wydatek 100 czy 200 zł, tylko po prostu zainwestowanie większej ilości pieniędzy. No i to tutaj też jest takim właśnie jednym z czynników po prostu, o których opiera się budowanie swojej szafy. I teraz tak, to co powiedziałam, że fajnie, jeżeli są dodatki podzielone na codzienne i te eleganckie, no to nie musi być ten podział tylko na eleganckie i tylko codzienne, tak? Bo możemy takiego podziału sobie dokonać również zgodnie z naszym życiem, z naszym stylem. Może to być podział na dodatki do codzienne i na dodatki na przykład na wyjście na siłownię, czyli gdzieś tam takie sportowe buty, gdzieś jakieś też okrycie wierzchnie, które pozwoli nam na przemknięcie pomiędzy domem a siłownią,
Może to też być związane z naszym hobby, może być związane z jakimiś czynnościami, które się nam powtarzają, które są jakby stale zapisane w nasz harmonogram. No, ja tutaj naprawdę nie będę opisywać wszystkich, bo nie da się opisać tak naprawdę każdej sytuacji z osobna. Dlatego to jest tak ważne, żeby wiedzieć dużo na temat swojego stylu, żeby wiedzieć dużo na temat swoich preferencji, na temat swojego życia, na temat samej siebie. I tak naprawdę takie podróże w swojej szafie to jest też taka podróż do wnętrza siebie, bo jeżeli nie będziemy znały odpowiedzi na pewne pytania, to ta szafa nigdy nie będzie w pełni kompletna, nie będzie w pełni zharmonizowana z nami, z naszym życiem, z naszym stylem, z naszym typem kolorystycznym, z naszą sylwetką. No i tak dalej, i tak dalej. To już wszystko mówiłam nawet nie jeden raz. No cóż, pozostaje mi podziękować serdecznie za udział w dzisiejszym webinarze. Bardzo mi było miło. Pragnę również podziękować za udział w Klubie Stylowych Kobiet. No i cóż, zapraszam do kolejnej edycji. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, Burzenko. Do zobaczenia.